Wyślij sobie pocztówkę. Pocztówka od wuja Filipa. Dzień dobry. Ale taka wysłana właśnie sobie z miejsca. Urywki z rozrywki. Taka z miejsca na miejsce, bardzo proszę. Dzień dobry, panie redaktorze Filip. Przestraszyłem się, że mnie tu nie ma, ale to jest nie, pan, jestem, jest to pan dobrze. Jak najbardziej. I wziąłem skrzypce. Czy problemy się przyciągają? Czy tylko ja tak mam, że jeszcze nie zdążę rozwikłać jednego zagadnienia, a już pojawia się kolejne, a za nim stado następnych? A zaczęło się tak niewinnie. Po naszym ubiegłotygodniowym spotkaniu napisał do mnie pan Tomasz z redakcji sportowej programu trzeciego z pytaniem, dlaczego 17. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina jest konkursem pianistycznym, skoro uczestnicy nie grają na pianinach, tylko fortepianach. Już śpieszę z wyjaśnieniami. Jak wiemy, osoba grająca na skrzypcach to skrzypek. Na puzonie puzonista, na oboju obojętnie. Na pianinie pianista, a na fortepianie... No właśnie, w języku polskim nie ma słowa fortepianista. Już nie ma, choć kiedyś było. Chopin w swoich listach używał słowa fortepianista. Wiem od tych, co czytali listy Chopina, ja do cudzej korespondencji nie zaglądam. Dziś osoby grające na fortepianie to pianiści. A dlaczego? Wydaje mi się, że to zapożyczenie z języka angielskiego. Tam piano to fortepian, pianist, pianista. Oni mają logicznie, my nie. W Poznaniu rozgrywany jest konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Skrzypcowy, nie wiolinistyczny. A konkurs chopinowski jest konkursem pianistycznym, nie fortepianowym. Być może to również przez kalkę z języka angielskiego Chopin Piano Competition. Tak brzmi międzynarodowa nazwa tego wydarzenia. A konkurs ten mógłby się nazywać Otwarte Mistrzostwa Polski w graniu Chopina lub prościej Chopin Open. Dobre nazwy? Bardzo dobre. A jest pianistyczny zamiast fortepianowy. Nie rozwiązałem zadania. Bardzo mi przykro. Podczas koncertu otwarcia grała wspaniała pianistka Marta Argerich. No właśnie, Argerich czy Argerich? Boże, nie wiem. Wiem, że jest pianistką z Argentyny albo Argentyny. Zadumany nad zagadkami okołomuzycznymi wjechałem do Sosnowca. I oniemiałem. Na wiadukcie wisiał wielki napis. Kobieta jest jak sosnowiec. No nie, może źle przeczytałem. Przyjrzałem się ponownie. Kobieta jest jak sosnowiec. No i znowu myśluwa. Czy każda kobieta jest jak sosnowiec? Ta z Bytomia też? A właściwie dlaczego? Przecież przez kobietę nie przepływają trzy rzeki. Kobieta nie ma 250 tysięcy mieszkańców. Nie składa się ze Śródmieścia, Milowic, Środuli i Porąbki. Kobieta może mieć Kazimierz Górniczy, a właściwie męża Kazimierza Górniczego, ale nie każda. Czy kobieta jest jak sosnowiec, bo może wydać na świat genialnego tenora, chłopaka z Sosnowca? Teoretycznie jest to możliwe, ale tak się nie dzieje. W przeciwnym wypadku mielibyśmy ogromną ilość mężczyzn śpiewających brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. I jedno wiec, kobieta jest jak sosnowiec. A może to tytuł wystawy? Poddaję się. Myślenie boli. Chopin ból ten ukoi. To był Chopin, proszę pana. Tak. Zgadłem? Tak. Bo ja proszę pana... Tylko żeby pan nie wyciągał zbyt daleko idących wniosków. Oglądałem trochę konkursu chopinowskiego i słuchałem. Trafiłem na takiego pana, który moim zdaniem grał cudownie. To wnoszę z wyrazu twarzy, bo naprawdę miał na twarzy wymalowane, że gra dobrze. Niebywale przeżywał. Miał wszystko, emocje po prostu sięgały zenitu i świetnie, naprawdę bardzo ładnie. Trafiał? Ale to, jak w sedno tarczy. I potem pojawili się komentatorzy, tak trochę jak na meczu, i pokazywali najlepsze sytuacje, bramki były, spalone, tak? Faule, wszystko, i komentowali. I to mnie najbardziej zafrapowało i teraz śpieszę do pana z pytaniem, bo pan jest w stanie być może rozwikłać moje wątpliwości, ponieważ jeden z komentatorów mówił tak, o, tu proszę popatrzeć, lewa ręka, no niespecjalnie współgra z prawą. No to jeszcze rozumiem, ale słyszę dalej tak. Lewa ręka ewidentnie śpiewa i tu proszę zwrócić uwagę, lewą ręką nabiera powietrza. I tu się pogubiłem, proszę pana, zupełnie. Ja wiem, w sportach jest tak, że mówi się czasem, że oddycha ktoś rękawami, ale lewą ręką też